Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Jest nam bardzo miło powitać Państwa na kolejnym spotkaniu z Uniwersytetem Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego, ale także z Polskim Towarzystwem Botanicznym. Pani prezes, czy mogłaby Pani do nas powiedzieć parę zdań? Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam ogromną przyjemność otworzyć cykl wykładów dedykowanych botanice. Nauce będącej działem biologii zajmującym się roślinami. Ja nazywam się Anna Mikuła i jestem prezesem Polskiego Towarzystwa Botanicznego, które w tym roku obchodzi stulecie swojego istnienia. Dla uczczenia tego faktu, jak również dla podkreślenia rangi botanicznych, nauk botanicznych we współczesnym świecie, Senat Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek Towarzystwa uchwalił rok 2022 rokiem botaniki. Z tej okazji członkowie towarzystwa zaplanowali szereg wydarzeń, o których można dowiedzieć się więcej na stronie Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Jednym z nich są webinaria, będące owocem współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Botanicznym a Uniwersytetem Otwartym działającym przy Uniwersytecie Warszawskim. Ta kompilacja nie jest dziełem przypadku. Nasze towarzystwo od 100 lat jest połączone silnymi więzami z Uniwersytetem Warszawskim. Zjazd założycielski towarzystwa odbył się na krakowskim przedmieściu w gmachu byłej Szkoły Głównej Warszawskiej. Pierwszym prezesem towarzystwa był profesor Bolesław Hryniewiecki, polski botanik, rektor Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1926-27. Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego, który funkcję sprawował ponad 40 lat, do 1960 roku. Nasza siedziba mieści się właśnie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego w Alejach Ujazdowskich 4. Dlatego też z ogromną radością i wiarą w powodzenie powierzyliśmy organizację webinariów botanicznych Uniwersytetowi Otwartemu, działającemu przy Uniwersytecie Warszawskim. Za przyjęcie tego wyzwania serdecznie pani dyrektor Katarzynie Lubryczyńskiej-Cichockiej dziękuję. My serdecznie pani prezes dziękujemy. Do wygłoszenia wykładów zaprosiliśmy znakomitych botaników, których wkład w naukę jest znaczący, a wiedza i doświadczenie są wyjątkowe. Ogniwem spajającym 12 webinariów zatytułowanych Rok Botaniki z botaniką przez cały rok są oczywiście rośliny, które w przeciwieństwie do zwierząt czy ludzi są na trwałe, związane ze środowiskiem występowania. Nasi prelegenci opowiedzą o jakże skrajnych warunkach życia roślin, od skutych lodem ubogich w roślinność obszarów podbiegunowych Antarktyki i Arktyki, po gorące i bogate w bioróżnorodność góry centralnej Azji z około 10 tysiącami gatunków roślin, co oznacza, że flora tego obszaru jest czterokrotnie bogatsza niż Polska. Prelegenci opowiedzą, jak można wykorzystywać rośliny do naprawy zanieczyszczonego środowiska, pokażą ich ciemną stronę, czyli na przykład niezamierzoną przez rośliny zdolność do wywoływania alergii u ludzi. Przeniosą słuchaczy do wnętrza roślin, pokażą, jak można na dużą skalę rozmnażać się w warunkach laboratoryjnych wprost z komórek ciała dojrzałych organizmów, czyli bez seksu. I wreszcie sprawa niezwykła. Dowiemy, w jaki sposób komunikują się ze sobą komórki roślinne. Wierzę, że nasze otwarte wykłady przyniosą słuchaczom wiele wrażeń i korzyści i że spełnimy Państwa oczekiwania. Moderatorami naszych 12 spotkań będą profesorowie Uniwersytetu Śląskiego, pani profesor Ewa Kurczyńska, obecna tutaj z nami, i pan profesor Adam Rostański, którzy pochodzą czy pracują na Wydziale Nauk Przyrodniczych. To chyba tyle ode mnie. Bardzo dziękuję pani dyrektor raz jeszcze i oddaję głos. Szanowni Państwo, jak kilka miesięcy temu Polskie Towarzystwo Botaniczne zwróciło się do nas z zapytaniem, czy chcielibyśmy wziąć udział w takim wydarzeniu, przyznam, że nie wyobrażałam sobie, żebyśmy mogli odmówić.
bo zadaniem Uniwersytetu Otwartego jest nie tylko propagowanie wiedzy i nauki na różne sposoby i pokazywanie jej różnorodności i piękna, ale także nie ukrywam, że przyroda jest bardzo bliska zarówno mojemu sercu, jak i całemu sercu Uniwersytetu Otwartego. Stąd też z wielką radością i zaszczytem przyjęliśmy Państwa zaproszenie i mam nadzieję, że nasi słuchacze, którzy tak licznie dzisiaj tutaj są z nami, również dowodzą tego, że ta zima jest już dla nas bardzo męcząca i chcielibyśmy trochę posłuchać o tematach kojarzących nam się ze słońcem i ciepłem, choć nasza dzisiejsza prelegentka przeniesie nas w jeszcze zimniejsze regiony. Ale myślę, że takie, które kojarzą nam się z tym pięknem zimy i tą częścią niesamowitą. Proszę Państwa, ten zaszczytny jubileusz jest wspaniałym. Ja mam nadzieję, że kiedyś Uniwersytety Otwarte będą mogły poszczycić się tak wspaniałą historią i jednocześnie będą mogły obchodzić tak wspaniałe jubileusze. Na początek zostają nam dużo mniejsze lata, ale naprawdę gratulujemy Państwu serdecznie i mam nadzieję, że ten najbliższy rok akademicki, który z Państwem spędzimy, właśnie podczas wykładów będzie zarówno dla Państwa, jak i dla nas niesamowitym doświadczeniem. Zanim oddam głos naszym moderatorom, chciałabym Państwu powiedzieć tak od siebie, może nie naukowo, bo to będzie zadanie naszych dzisiejszych prowadzących, ale o takim moim doświadczeniu i spotkaniu z panią Haliną. Bo my się spotkałyśmy, proszę Państwa, chyba w 2007 czy 2008 roku, na samym początku Uniwersytetu Otwartego. Nasza dzisiejsza prelegentka, pani doktor habilitowana Halina Galera, od razu, jak tylko powiedzieliśmy, że Uniwersytet Otwarty powstaje, była jednym z pierwszych wykładowców, który dołączył do osób propagujących wiedzę dla osób dorosłych spoza społeczności akademickiej. I proszę sobie wyobrazić, że przygotowała taki niesamowity cykl wykładów. To było chyba religia i sztuka w przyrodzie. Rośliny w religii i sztuce. Tak, dokładnie. I to były takie wykłady, które cieszyły się niesamowitym zainteresowaniem i za każdym razem, ile razy byśmy tego kursu nie puścili, a naprawdę nie chcę Państwu wiedzieć, puszczaliśmy go bardzo, bardzo wiele razy. Myślę, że jakbyśmy teraz do niego wrócili, to znowu byłyby rzesze chętnych, którzy mogliby na nie przyjść, ponieważ to był wykład interdyscyplinarny. On pokazywał rośliny z takich perspektyw, o których nawet nie moglibyśmy sobie wyobrazić, że w ogóle mogą istnieć. I pamiętam, jak kiedyś nasi słuchacze razem z panią Haliną szli do Zamku Królewskiego i ona tam, przedstawiając różnego rodzaju obrazy i gobeliny, opowiadała o tych roślinach. Ja Państwu powiem, że zapamiętałam stamtąd dwie rośliny, które zostaną ze mną chyba do końca mojego życia. Ale żebym nie przekręciła nazwy, to jeszcze dzisiaj dzwoniłam do pani Haliny i się upewniałam. Jedna moja ulubiona, to jest, opowiadała o roślinie, która nazywa się Marek Kucmerka. Nie wiem, czy nasi słuchacze, pewnie słuchacze pani Haliny wiedzą, ale reszta nie wie. To jest roślina, która już wyginęła w Polsce, ale na starych gobelinach i obrazach była obecna. I dzięki pani Halinie się dowiedziałam, że ten biedna roślina, pan Marek Kucmerka, tak się nazywała ta roślina, została wyparta przez współczesnego ziemniaka, którego przywiozła królowa Bona do Polski. Mam nadzieję, pani Halino, że zdałam. A druga roślina, którą później odkryłam po latach w Harrym Potterze, to była mandragora, o której pani Halina opowiadała i o jej magicznych zdolnościach i tym, co ludzie wierzyli, cóż to może być, a później odkrywam ją nagle w bajce dla dzieci, która teraz jest tak niezwykle popularna. A w naszym ogrodzie botanicznym, w którym teraz jest ogród świateł, zapraszam Państwa, bo można sobie zrobić z mandragorą zdjęcie, co ja oczywiście uczyniłam. Więc proszę Państwa, nasza dzisiejsza prelegentka jest osobą nietuzinkową, wyjątkową, patrzącą na przyrodę i świat zupełnie z innej perspektywy. Dla naszych słuchaczy jedyne mogę co powiedzieć to, że czekamy na coraz więcej kursów. Już nie będę mówić o rysowaniu roślin, które pani Halina robiła i wystawa, które nasi słuchacze razem z nią mieli i o wszelkiego rodzaju plenerach malarskich związanych z roślinami, ale to, że w końcu pojechała w tak zimny region i oglądała pingwiny i różne inne rośliny, było czymś niesamowitym. Oddaję głos naszym moderatorom, a ja mogę powiedzieć, że jestem niezwykle szczęśliwa, że to jest pierwszy wykład inaugurujący i że możemy się pochwalić, że pani doktor habilitowana Halina Galera od lat jest naszą wykładowczynią, za co ja pani z całego serca bardzo serdecznie dziękuję. Nie zabieram czasu i życzę Państwu cudownego czasu. Dziękujemy bardzo, pani dyrektor. Może dwa słowa na początek i ja jeszcze powiem, zanim przekażemy głos naszej prelegentce. Pani doktor habilitowana Halina Galera związana jest z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Jej zainteresowania zawodowe są dosyć szerokie i obejmują różnorodne zagadnienia z zakresu ekologii i geografii roślin. I tutaj też wchodzą takie zainteresowania jak inwazje biologiczne, ekologia populacji, ekologia miasta, czy badania naukowe dotyczące identyfikacji i symboliki roślin przedstawionych w dawnych dziełach sztuki. To, o czym już pani dyrektor wcześniej nam powiedziała. To są też badania z pogranicza botaniki, kulturoznawstwa i historii sztuki. Są one bardzo interesujące, ale niestety dość trudne i wymagają odpowiedniej wiedzy właśnie z pogranicza sztuki i biologii. Pani doktor Halina Galera zajmuje się od dawna popularyzacją wiedzy przyrodniczej, a także rysunkiem i malarstwem. To jest dosyć istotna część jej działalności. No i w tym również oczywiście ilustracją botaniczną. Na przełomie lat 2014-15 prelegentka uczestniczyła w 39. Polskiej Wyprawie Antarktycznej i przez pół roku pracowała w Polskiej Stacji Antarktycznej imienia Henryka Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego. Stąd dzisiejszy tytuł prelekcji Arktyka, tam gdzie pingwiny mówią dobranoc. Zapraszam, ale może jeszcze dwa słowa. Poproszę panią profesor Kurczyńską o kilka słów na temat organizacji naszego dzisiejszego spotkania. W takim razie umówiliśmy się w ten sposób i tak pewnie będziemy to otrzymywać, taką konwencję w kolejnych naszych spotkaniach. W tej chwili poprosimy oczywiście panią doktor o przedstawienie tego niezwykle interesującego wykładu, a zapewniam państwa, bo widzieliśmy już wcześniej fragmenty, że będzie na co patrzeć. Następnie chwila wytchnienia dla pani doktor, a my jako moderatorzy zobaczymy, jakie pytania spłynęły, bo państwo możecie zadawać pytania dotyczące zagadnień, które będą poruszane przez panią doktor na czacie dostępnym na YouTubie. No i my oczywiście będziemy te pytania przekażemy pani doktor. No a w zależności zapewne od liczby tych pytań i czasu, jakim będziemy jeszcze dysponować, no może będziemy jakąś ruletkę uruchamiać, żeby wybrać pytanie, na które pani doktor zdąży jeszcze odpowiedzieć. W każdym razie zachęcamy do zadawania pytań, które, jak mówię, można pisać na czacie. No i w tej chwili życzę w imieniu nas wszystkich tylko wspaniałej przygody z Antarktyką, pingwinami, roślinami, bo mam nadzieję, że trochę będzie roślin. W takim razie zapraszamy pani doktor. Dobrze, to ja już udostępniam prezentację. Czy już jest widoczna? Tak, widać. Tak, widzimy wszystko. Zatem proszę państwa, jak państwo zapewne domyślają się, tytuł mojego wykładu jest parafrazą polskiego powiedzenia o miejscu bardzo dalekim, zlokalizowanym gdzieś na końcu świata. A ja przez pół roku mieszkałam w Antarktyce, a do snu śpiewały mi pingwiny. Zacznijmy od tego, gdzie jest ta Antarktyka. Już wyjaśniam. Rzeczywiście jest na końcu świata, ponieważ znajduje się na biegunie południowym. Proszę zobaczyć nazwy Arktyka i Antyarktyka, leżąca po przeciwnej stronie globu. W Arktyce są ludy miejscowe, chociażby Eskimosi, i mieszkają białe niedźwiedzie. Natomiast w Antarktyce nie ma białych niedźwiedzi, są za to pingwiny. I tu taka
dykteryjka, kiedy wybierałam się na właśnie 39. wyprawę antarktyczną, mój starszy brat martwił się o mnie, czy nie zjedzą mnie białe niedźwiedzie. Nie, mój braciszku, powiedziałam, nie martw się, ponieważ białe niedźwiedzie będą miały do mnie najdalej jak to możliwe. No i rzeczywiście z Warszawy poleciałam do Buenos Aires, a następnie przepłynęłam właśnie na Antarktykę. Jeśli odwrócimy teraz kulę ziemską, tak żeby biegun południowy był na górze, to przede wszystkim zobaczymy kontynent Antarktydy. I południowe krańce trzech innych kontynentów znajdujących się na półkuli południowej. Ale co chcę podkreślić, ja nie mieszkałam na kontynencie Antarktydy, tylko na wyspie znajdującej się w pobliżu, na wyspie Króla Jerzego. Owa wyspa razem z innymi wyspami, razem z kontynentem i razem z Oceanem Południowym wokół tworzą Antarktykę. Ten właśnie tytułowy obszar mojego wykładu. A rzeczywiście jest to kraina bardzo mroźna, kraina śniegu, lodu i wiatru. Proszę zobaczyć, jakie temperatury. I tu pozwolę sobie zauważyć, że taka temperatura powyżej plus 10 stopni Celsjusza oznacza wielkie gorąco w Antarktyce i pingwiny zaczynają dyszeć. Problemem są oczywiście niskie temperatury, ale bardzo trudny jest do zniesienia wiatr. To jest najwyższa prędkość wiatru, jaką zanotowano. Można się spodziewać, że w takich mniej dostępnych dla ludzi terenach, bardziej odkrytych, ta prędkość 300 km na godzinę nie jest chyba niczym bardzo nadzwyczajnym. A więc bardzo silny wiatr kształtujący krajobraz. No i ten bardzo surowy klimat powoduje, że znakomita większość lądu na kontynencie Antarktydy i na wyspach jest pokryta stałą taką czapą lodową. Zdarza się często, że lodowce spływają wprost do morza. Tak właśnie dzieje się w przypadku prześlicznych wodospadów szmaragdowych. Wyglądają pięknie, ale w tym miejscu nie można wylądować. Śniegu w Antarktyce jest bardzo dużo. Proszę zobaczyć, to nasz główny mieszkalny budynek wczesną wiosną, kiedy przypłynęliśmy. No i schodziło się do niego po schodach wyciętych w śniegu i lodzie. No, ten sam budynek w środku lata antarktycznego wygląda tak. Widać, że jest posadowiony na palach, pół metra nad powierzchnią gruntu, więc te zaspy są naprawdę potężne. Długość dnia jest mocno zróżnicowana. Antarktycznym latem, które przypada na przełom roku kalendarzowego, czyli u nas jest wtedy zima, bo to półkula południowa, antarktycznym latem jest takich kilka dni, kiedy w zasadzie w ogóle nie robi się ciemno, przez kilka godzin jest szarówka. No a potem antarktyczną zimą z kolei dzień jest bardzo krótki. Pokazuję Państwu tutaj zdjęcie z takiego zachodu słońca z bardzo charakterystycznymi dla Antarktyki chmurami soczewkowatymi. Tak wygląda teren zajęty przez Polską Stację Antarktyczną wczesną wiosną. Zaczyna topnieć śnieg, no i z tego śniegu już wystaje główny budynek mieszkalny, widzieliśmy go i słynna w Antarktyce latarnia Arctowski, bardzo ważna, bo istotna dla nawigacji, kiedy wpływa się do największej zatoki wyspy, Zatoki Admiralicji. Ta latarnia jest na bardzo charakterystycznej skałce. Będziemy ją parokrotnie jeszcze widzieć. To jest wczesna wiosna, a to jest już pełnia lata. Wiem, śnieg nie zszedł, ale praktycznie nigdy nie schodzi całkowicie. Tu już mamy rzeczywiście całkiem odkryty główny budynek mieszkalny, latarnia i oczy sycą się soczystą zielenią szarnika, bardzo cennego przyrodniczego obszaru podmokłego, zasilanego wodami spływającymi z topniejących lodowców, ze śniegu, gdzie jest jak na Antarktykę bardzo gęsta pokrywa roślinna składająca się głównie z mszaków, raczej przede wszystkim mszaki. Zwierzęta Antarktyki, no jak to miejsce na głowie postawione, tu też wszystko stoi na głowie. Dlaczego?
ponieważ w Antarktyce w ogóle nie ma dużych zwierząt, które na stałe przebywałyby na lądzie. Wszystkie kręgowce są zwierzętami wodno-lądowymi i na lądzie pojawiają się na określony czas. Na czas godów, na okres lęgowy, na okres linienia czy też pierzenia się i ewentualnie dla odpoczynku. Największym stale lądowym zwierzęciem Antarktyki jest owad. Muchówka, zresztą nielotna. Belgika Antarktyka ma długość tak mniej więcej około centymetra. Tak więc dużych zwierząt na stale lądowych nie ma, ponieważ przez większość roku nie miałyby co jeść. Pingwiny są najbardziej liczebne w całej tej grupie. Na lądzie wydawałoby się, poruszają się tak niezbyt poradnie, tak nawet zabawnie, bo przy kroczeniu tak przechylają się na boki, tak się chyboczą, rozkładając skrzydła jakby dla równowagi, a czasami można było zaobserwować pingwina, który gwałtownie opadał na brzuch i na tym brzuchu saneczkował, to znaczy ślizgał się po śniegu, odpychając się tylnymi kończynami, no a skrzydłami próbując jakoś tym ślizgiem kierować. Zaznaczę, że potrafią tak poruszać się nie tylko z górki, ale również i pod górkę. Z tyłu taki pingwin saneczkujący wygląda tak. Warto zwrócić uwagę na te stopy, bardzo silne. One służą nie tylko do chodzenia po lądzie, ale również są tym organem napędowym w czasie pływania. To tymi nogami odpycha się niejako od wody pingwin. No i mimo tego, że niby tak niezdarnie się poruszają, ale jednak są bardzo zgrabne, jeśli chodzi o wyskakiwanie z wody. Proszę zobaczyć, mamy tutaj ogromną górę lodową, tak wygląda w całości, na której jest kilka pingwinów, które odpoczywają. No myślę, że człowiek z wyskoczeniem na taką górę miałby dużo większy problem niż pingwiny. No ale oczywiście żywiołem pingwinów jest woda, morze. Poruszają się bardzo szybko. Rekordowe gatunki, to jest pingwin białobrewy, osiągają nawet 40 km na godzinę, a zazwyczaj to jest parę kilometrów na godzinę. I co parę albo parędziesiąt minut muszą wypłynąć dla oddechu. Znaczy parę, to w przypadku widocznych na zdjęciu pingwinów białobrewych to jest tak do 6 minut, co 6 mniej więcej minut, ale są pingwiny, które wynurzają się co 20 minut. No i na chwilę się wynurzają, żeby nabrać powietrza. Wyglądają wtedy, ten ruch trochę przypomina ruch delfinów. Rzeczywiście to się odbywa bardzo szybko, bardzo trudno jest zrobić dobre zdjęcie. Ja na Wyspie Króla Jerzego widziałam 5 gatunków pingwinów. Te 3, których widać zdjęcia, te gniazdują regularnie na Wyspie Króla Jerzego. Pingwin białooki, widać dlaczego. Z kolei pingwin maskowy zwany jest policjantem. To ze względu na ten paseczek pod brodą, kojarzący się właśnie z paskiem w czapce służbowej policjanta. No i mamy pingwina białobrewego, który charakteryzuje się pięknie ubarwionym dziobem i taką jakby opaską czy też słuchawkami białymi na uszach. Natomiast pojawia się też czasami zadziorny pingwin złotoczuby z taką fantastyczną grzywą i przepięknym dziobem, ale on u nas na wyspie nie gniazduje i 5. gatunek w ogóle nigdzie nie gniazduje. To pingwin królewski. Podkreślam, królewski, nie cesarski, bo cesarskie są jeszcze większe i lądują na kontynencie Antarktydy, a królewski właśnie na wyspach. On inkubuje jaja i opiekuje się młodymi w ten sposób, że trzyma je na stopach, w ogóle nie buduje gniazd. Naszymi najbliższymi sąsiadami w polskiej stacji antarktycznej są pingwiny białookie. Proszę zobaczyć, to jest znowu latarnia Arctowski i nasze pierwsze zabudowania. A na pierwszym planie właśnie mamy skraj ledwie kolonii lęgowej pingwinów białookich.
No i muszę Państwu powiedzieć, że to sąsiedztwo bywało trudne, zwłaszcza w cieplejsze dni pod koniec sezonu lęgowego, kiedy nad pingwiniskiem unosił się niezwykle charakterystyczny zapach. No i również przez cały sezon lęgowy nad pingwiniskiem unosi się charakterystyczny dźwięk. Proszę posłuchać. A no właśnie, i taką to właśnie piosenkę słyszałam, często zasypiając, jak akurat sprzyjające były warunki do przenoszenia się dźwięku. Opowiem Państwu pokrótce, jak przebiega sezon lęgowy pingwinów białookich, naszych sąsiadów. Właśnie gdzieś tak pod koniec września pojawiają się najpierw samce. Przypływają na ląd, odnajdują swoje pingwinisko, w którym w poprzednim roku miały gniazda i odnajdują miejsce, gdzie było gniazdo. I to z niesamowitą dokładnością do 5 metrów. Ponieważ wiemy, że te gniazda z roku na rok są przesuwane co najwyżej o 5 metrów. Jak widać, pogoda jest jeszcze bardzo niesprzyjająca, ale samczyki bardzo cierpliwie czekają na samice, ponieważ jest to gatunek monogamiczny, to znaczy, że pary dobierają się na całe życie. I co ciekawe, większość roku spędzają osobno, ponieważ na łowisku łowią osobno, dopiero spotykają się na początku sezonu lęgowego, poznają się po głosie i zaczynają taniec godowy i zaczynają budowanie gniazda z kamyków. Kamyki to bardzo cenny skarb w Antarktyce. Mniej więcej na przełomie października i listopada następuje kopulacja, po której samica znosi jaja, najczęściej 2, w odstępach najczęściej 2 dni. Po złożeniu jaj samice odpływają, a samce zostają na posterunku i ogrzewają, inkubują te jaja swoimi ciałami. No jak widać, warunki są bardzo trudne. Warto podkreślić, że na początku tego sezonu lęgowego samice nie jedzą przez miesiąc, ponieważ na lądzie się nie odżywiają, a samce przez 1,5 miesiąca. No ale później w dalszym przebiegu tego okresu lęgowego wymieniają się małżonkowie mniej więcej co 2 tygodnie, a jaja są wysiadywane przez 36 dni mniej więcej. No właśnie, kiedy taki małżonek po 2 tygodniach nieobecności wraca na gniazdo, to przynosi swojemu partnerowi prezencik w postaci kamyczka. No i z moich obserwacji wynika, że pingwiny to nie są mądre zwierzęta. Niejednokrotnie widziałam, jak taki pingwin znalazł sobie ładny kamyczek, cierpliwie szedł z nim w dziobie aż do gniazda, czasami wspinał się gdzieś wysoko i już tuż na brzegu pingwiniska albo mu się coś przypomniało, albo coś zapomniał, otwierał dziób, gubił kamyczek i szedł dalej. No ale kamyczki później były przechwytywane przez inne pingwiny. Proszę zobaczyć, tak wyglądają gniazda. To są takie kopczyki z kamieni. Te kopczyki mają za zadanie wynieść jaja ponad grunt, ponieważ zalałaby je inaczej woda stopniejącego śniegu i lodu i wtedy zarodki by zamarły. Proszę zobaczyć, że te gniazda są dość gęsto ułożone, ale dość regularnie, na wyciągnięcie dzioba, ponieważ pingwiny niby żyją razem, ale są w stosunku do sąsiadów bardzo nieprzyjaźni, dziobią się, biją się skrzydłami, podkradają sobie kamyczki, co więcej, podkradają sobie nawet jaja. I to jest tym bardziej nierozsądne. Dlaczego? Tu widzimy takiego właśnie pingwina z 3 jajami, bo mówiłam zazwyczaj 2, ponieważ przy takim lęgu z jednym podkradniętym jajem prawdopodobnie z żadnego z tych jaj nie wylęknie się młode, ponieważ jeden osobnik nie jest w stanie odpowiednio ogrzać tych jaj. A więc pingwin to nie jest bardzo mądre zwierzę.
No, szczęśliwie w większości gniazd są tylko dwa jaja, z których właśnie po tych 36 dniach wylęgają się pisklęta, dalej bardzo troskliwie ogrzewane przez rodziców i również karmione. Mamy grudzień i teraz zaczyna się mniej więcej kolejny miesiąc wychowywania młodych w gnieździe. Młode, tak jak mówię, bardzo są troskliwie otoczone wielką troską, bronione przed drapieżnikami, bo zaraz zobaczymy te drapieżniki, rosną dość szybko, karmione bardzo specjalnym pokarmem, ponieważ rodzic wracający z łowiska, no, na intensywne prośby i popiskiwania piskląt zwraca część nadtrawionego pokarmu i jak widać pisklęta wyjadają wprost z dziobów rodziców ową bardzo kaloryczną zawartość. Szybko rosną. W międzyczasie ich prześliczne, szare, pisklęce piórka zlepiają się od okolicznego guana wymieszanego z błotem, ale one się tym zupełnie nie przejmują. Tak pod koniec sezonu lęgowego pisklęta przedstawiają naprawdę bardzo opłakany widok, ale już są na tyle duże, że nie mieszczą się na gniazdach, schodzą z tych gniazd, zresztą tych gniazd już nie widać, one są rozdeptane, a młode tworzą tak zwane żłobki, takie zgromadzenia, którymi opiekują się pojedyncze dorosłe osobniki, reszta wypływa na łowiska. I to jest kolejny przejaw takiego życia stadnego. Wspólnie opiekują się młodymi. Potem przychodzi czas na pierzenie. Wtedy, kiedy śliczne, szare piórka wypadają, a pod spodem widać już białe i czarne piórka dorosłych pingwinów. No, ale widok jest trudny, prawda? I pod koniec stycznia młode schodzą już z pingwiniska i gromadzą się na brzegu morskim, żeby wybrać się w swoją pierwszą podróż morską, w swój pierwszy rejs. Pingwinów na pingwinisku jest coraz mniej. Przychodzi taki dzień, że ostatnie dorosłe przypływają, żeby nakarmić swoje pisklęta, a piskląt już nie ma. Pisklęta już wypłynęły. Jak widać, nie ma śladu nawet po gniazdach zbudowanych na początku sezonu lęgowego. No, kolejny gatunek to pingwiny maskowe. No, wydawałoby się policjanci, więc troszkę takie poważniejsze. One tak samo się biją, tak samo kradną i tak samo się dziobią jak inne pingwiny. Ale przynajmniej dźwięki, które z siebie wydają, są troszkę bardziej podobne do ptaków. Proszę posłuchać. No właśnie. I tu kolejny przykład braku rozsądku u pingwinów. Otóż ta szósteczka tutaj widoczna, pingwinów maskowych, razu pewnego z dużym zaangażowaniem biegła wzdłuż brzegu morskiego. Byłam bardzo zainteresowana, dokąd biegną, czego szukają, więc pobiegłam za nimi, wyprzedziłam je nawet, żeby zrobić to zdjęcie. Nagle zobaczyłam, że do tej szóstki dołączył pingwin białooki, wszyscy biegli, mamy tutaj taką eskadrę myśliwców. I nagle wszystkie zwolniły i spokojnie rozeszły się. Do dziś nie wiem, po co biegły i mam wrażenie, że pingwiny też tego nie wiedziały. A zatem pingwiny nie są bardzo mądre. No i też chciałam obalić mit o czarno-białym pingwinie, ponieważ pingwin jest czarno-biały tylko wtedy, kiedy świeżo wyjdzie z wody. Wkrótce potem, kiedy siądzie na gnieździe, ten kolor jest bardziej zróżnicowany.
Pingwiny białobrewe, jak mówiłam, mają pięknie ubarwione dzioby i słuchawki na uszach. Proszę zobaczyć, że te plamki za oczami łączą się takim wąskim białym paskiem na szczycie głowy. Pingwiny białobrewy są właśnie rekordzistami osiągającymi prędkość 40 km na godzinę. Również ich młode mają też takie pomarańczowe dziobki już od samego początku swojego pisklęctwa, że tak powiem. Tak wyglądają już podrośnięte pisklęta, wypoczywają sobie na słonku elegancko u stóp swoich rodziców. Często się zresztą zdarza, że dorosłe wyglądają tak, jakby miały dwa wielkie bambosze. No to dlatego, że oba pisklęta chowają głowy pod brzuch swojego rodzica, a ich rozkoszne kuperki wystają na zewnątrz. No i po okresie lęgowym przychodzi czas, kiedy dorosłe osobniki też gubią pióra, wtedy gromadzą się na lądzie, ponieważ nie mogą pływać i cierpliwie czekają, aż wypierzą się całkowicie. A to słynny pingwin królewski. Przepiękne zwierzę, największy pingwin, jakiego ja widziałam, ale z jego dostojną urodą bardzo kontrastuje sposób poruszania się, bo nie dość, że się chyboczą na boki, to jeszcze ten osobnik chodził na piętach, tak jakby się bał, że sobie paluszki urazi. Naprawdę przezabawny widok. No i ptaki latające. I ja wiem, to taki pleonazm, ptaki latające, ale przecież w Antarktyce ma ten zwrot głęboki sens, ponieważ większość ptaków nie lata, bo większością są pingwiny. No ale też są oczywiście ptaki zdolne do lotu, chociażby wydrzyki, najwięksi lądowi wrogowie pingwinów. One również mają swój okres lęgowy w tym samym czasie i przechodzą niejako na pingwinią dietę. Najpierw podkradają jaja i tu kolejny przejaw życia stadnego u pingwinów, które solidarnie bronią swoich gniazd, rzeczywiście solidarnie. No ale wydrzyki są sprytne, dobrze obserwują, są szybkie i potrafią podkraść jajo, ale również potem polują na pisklęta. Raczej dorosłych osobników nie chwytają, bo te są bardzo silne, ale pisklęta i owszem, na co mam dowód rzeczowy w postaci tego oto zdjęcia z menu wydrzyka. Wydrzyki bardzo inteligentne, to jest zresztą typowe przecież dla drapieżników, które muszą schwytać swoją ofiarę, bardzo szybko przyzwyczajają się do obecności człowieka. Wiedzą, że człowiek na horyzoncie oznacza jedzenie, bo albo wynosi śmieci na przykład, jakieś resztki, albo ma ze sobą kanapki. Wydrzyki znane są z tego, że strasznie kradną. Kradną wszystko, rękawiczki, próbki, co tylko. Ja zostawiłam plecak, bo wiedziałam, że w środku są tak ciężkie próbki do badań, że wydrzyk tego nie uniesie. I sama tutaj zbierałam dalsze próbki. Wydrzyk przyleciał, dobrze obejrzał plecak i najpierw próbował z jednej strony pociągnąć, żeby wyciągnąć tą kanapkę. Aż tak ciągnął, że aż się przewrócił. Ale, co już mi się bardzo podobało, zaszedł z drugiej strony, bo może w drugiej kieszonce jest kanapka. Kanapek nie miałam, nie wolno karmić zwierząt w Antarktyce. No i ssaki. Powtarzam raz jeszcze, ziemno wodne. Zwłaszcza krabojad większość swojego życia spędza albo na wodzie, albo jeśli odpoczywa, to na krze. I również tam rodzą się młode. Rzadko kiedy można spotkać krabojady leżące właśnie tak sobie na lądzie. I znów pięć gatunków ssaków. Cztery z rodziny fokowatych. Mamy tutaj słonia morskiego, ten samczyk, już taki dorosły, ta nazwa wywodzi się stąd, że ma to narośle na nosie, no ale byłabym niesprawiedliwa, gdybym nie pokazała zdjęcia młodego osobnika, bo tak dużo ładniej wyglądają. No i teraz przedstawię menu tych zwierząt. Wbrew nazwie foka krabojad odżywia się głównie słynnym krylem. Z kolei foki wedela to głównie jedzą ryby, słonie morskie odżywiają się rybami i głowonogami, a lamparty morskie, proszę zobaczyć tą szczękę, krótką, taką bardzo grubą, też odżywiają się krylem, ale regularnie polują na pingwiny i to są najwięksi wrogowie pingwinów
w wodzie, ale również na inne fokowate i polują również na puchatki. Jedyny gatunek, puchatka antarktyczna występująca w Antarktyce. No widać różnicę, puchatka, bo ma widoczne ucho zewnętrzne, to jest zupełnie inna rodzina niż fokowate. I również różnica wynika ze sposobu poruszania się i budowy ciała, ponieważ fokowate są na lądzie bardzo niezdarne, poruszają się takim robakowatym raczej ruchem, no dla człowieka no, nie są w zasadzie w ogóle groźne, natomiast uchapka ma tak zbudowaną miednicę, że może podciągnąć zadnie płetwy pod tułów, co powoduje, że porusza się naprawdę szybko i potrafi dogonić człowieka. Trzeba uważać, ponieważ ugryzienie uchapki to jest nie tylko bolesne, ale również ze względu na biotę bakteryjną, zupełnie inną, no zakażenie może mieć poważne skutki. Zatem nagrywając dźwięki wydawane przez uchapki musiałam stać z daleka, bo one są agresywne, startują do ludzi. Przepraszam, bo na początku będzie słychać wiatr, ale później bardzo charakterystyczne pojękiwania uchapek. Proszę posłuchać. No właśnie, i jakieś takie skamlenie psa, to trudno powiedzieć, i też jeszcze ten smutny wzrok mogą zmylić, ale tak naprawdę uchatki no, potrafią być groźne. No i słonie morskie. Słonie morskie też regularnie przystępują do rozrodu na wyspie i młode grupują się w tak zwane chlewiki. Nie na darmo ta nazwa, pachnie jak w chlewie. Chlewiki, w których linieją. Ten zapach można sobie trochę wyobrazić, jak Państwo przyjrzą się dobrze tej kałuży na pierwszym planie. Zresztą dźwięki wydawane przez słonie morskie też są takie mocno specyficzne, powiedziałabym wręcz fizjologiczne. Proszę posłuchać. Ano, o ile pingwin nie jest mądrym zwierzęciem, to trzeba przyznać, że słonie morskie nie są najpiękniejszymi zwierzętami, jakie Ziemia nosi. Zwłaszcza wtedy, kiedy linieją, ponieważ odpada nie tylko futro, ale również podszerstek. Nie tylko te długie włosy, ale również takie bardzo króciutkie. W związku z tym słonie morskie linieją całymi płatami, odpadają całe płaty. No tutaj mamy kolejną grupkę takich właśnie młodych osobników. To jest samczyk, rośnie mu już to typowe takie narośle na nosie. No i foki Wedela, no te są prześliczne. Zresztą nie boją się ludzi, współpracują z obiektywem. Prawy boczek, lewy boczek. Ta zupełnie wyluzowana foka była kotna, ale niestety nie okociła się u nas, odpłynęła gdzieś dalej, ale ludzi się rzeczywiście w ogóle nie bała. No i rośliny. Obiecane były rośliny, no to o roślinach też będzie, ale trzeba przyznać, że roślin kwiatowych to w Antarktyce dużo nie jest i duże też nie są. Zobaczcie Państwo, to jest pełnia lata i takie najbardziej obfita pokrywa roślinna. Tu oczy już się naprawdę cieszą, bo człowiek tęskni już za widokiem roślin. Taka tundra ma zaledwie po kilkanaście centymetrów wysokości już w takich bardzo zakrytych od wiatru miejscach.
W jej skład wchodzą dwa, dosłownie dwa gatunki roślin roślin kwiatowych. To jest śmiałek antarktyczny, jedyna rodzima w Antarktyce trawa i właśnie tu już jest w pełni owocowania, tworzy takie bardzo gęste często kępy. Jeśli jest gleba uboga, one są maluteńkie, mniej więcej średnicy, czasami paru centymetrów, a jeśli gleba jest bogata, zasilana odchodami zwierząt, no to te poduchy mogą być bardzo duże i bardzo soczyście zielone. A drugi przedstawiciel świata roślin z właśnie kwiatowych to kolobant, Colobanthus quitensis. Bliski, no można powiedzieć, z rodziny goździkowatych. Malutkie rośliny, gęste takie poduchy, mające średnicę dosłownie paru centymetrów i wysokość również. Wtedy, kiedy ja byłam w Antarktyce, tego lata antarktycznego, kolobanty nie zakwitły, kiedy przyszła następna zima. Nie zdążyły. Natomiast Antarktyka to kraina porostów. Dwa słowa o porostach. To są organizmy symbiotyczne. Na stałe ze sobą współżyją grzyby i organizmy zdolne do fotosyntezy. No, my je często nazywamy potocznie glonami, glony. Ten związek jest bardzo opłacalny, ponieważ porosty są w stanie wytrwać niezwykle trudne warunki, wspierając się nawzajem grzyb z glonem. I ta oportunistyczna strategia powoduje, że są w stanie występować właśnie w tak trudnych warunkach, ale bardzo wolno rosną. Proszę sobie wyobrazić, że w Antarktyce jest 450 gatunków porostów, z czego mniej więcej 39% to są gatunki, które występują wyłącznie w Antarktyce. Antarktyka to kraina porostów. One mogą nawet kształtować krajobraz, nadawać mu kolor. Proszę zobaczyć, że wokół pingwiniska skały mają taki wściekle pomarańczowy kolor. Jak przyjrzeć się temu z bliska, to zobaczymy dwa charakterystyczne dla Antarktyki właśnie gatunki ornitokoprofilne, to znaczy takie, które rozwijają się na podłożu zasilanym przez odchody zwierząt wywiewane chociażby spod pingwinów, z pingwiniska. To Caloplaca regalis, te żółte, i Caloplaca sublobulata, te bardziej pomarańczowe. A zatem bardzo ważne, nie wszystkie są tak kolorowe, ale proszę zobaczyć, jakie jest tempo wzrostu, jak to są wytrwałe organizmy. Wokół mnie, bo to moje zdjęcie, jest brodaczka Usnea Aurantiaco atra, kilkusetletnie osobniki, bo ten przyrost jest bardzo niewielki. No, cały ten świat, o którym opowiadam, świat życia na lądzie, skupia się tak naprawdę na niewielkich skrawkach lądu, tuż przy wybrzeżu morskim, gdzie czasowo topnieje śnieg i lód. I w tych miejscach można zobaczyć kości wielorybów, bo mniej więcej tak na przełomie XIX i XX wieku bardzo intensywnie oczywiście wieloryby były poławiane, wielorybnicy wyciągali je na brzeg i tu je sprawiali, pozyskiwali chociażby tran i pozostawiali kości. Ze względu na surowy klimat te kości pozostały do dziś. Proszę zobaczyć, na końcu zdjęcia w dalekiej perspektywie widać latarnię Arctowskiego i szczęśliwie obecnie nikt w Antarktyce na wieloryby nie poluje. Ja je widywałam, ale właśnie w postaci takiej oto przepięknej płetwy ogonowej. No, trzeba Państwu wiedzieć, że taka płetwa humbaka ma rozpiętość 2 do 3 metrów, albo na przykład widzieliśmy oddech wieloryba w postaci chmurki, albo widzieliśmy płetwę grzbietową, czy też płetwy boczne. Widok jest niesamowity, zwłaszcza wtedy, kiedy jest się na pontonie. Wtedy człowiek czuje, że w Antarktyce znaczy naprawdę niewiele.
No i słynny kryl antarktyczny. Kryl, który właśnie był bardzo intensywnie poławiany z kolei w latach gdzieś tak 70., 80. XX wieku. To znamy z opowieści, jak to kury nawet krylem karmione były i jajka miały zapach ryb. Te bardzo intensywne połowy spowodowały problemy z pingwinami, bo gwałtownie zaczęła spadać liczebność pingwinów, bo nie miały co jeść. Krylem odżywiają się wieloryby, bardzo liczne zwierzęta, już o tym mówiłam, więc ich odpowiedni poziom liczebności jest bardzo ważny dla całej Antarktyki, nie tylko ekosystemów morskich, ale lądowych również. Na brzeg morski często morze wyrzuca przepiękne glony. Niestety nie mają polskiej nazwy, podaję nazwy naukowe. Często bardzo duże, o pięknych kształtach, pięknych kolorach. Znowu moje zdjęcie z glonem o plesze takiej trochę liściokształtnej, długiej, z pęcherzami pławnymi, a tutaj z kolei Himantotallus to glon tworzący długą, bardzo właśnie liściokształtną plechę, której szczyt ulega systematycznie degradacji, ale wciąż rośnie od dołu. Ale w Antarktyce są też prześliczne, maleńkie glony. Proszę zobaczyć, to taka jakby, no powiedziałabym, miniatura koralowca. Dla porównania mają Państwo tutaj na zdjęciu fioletowy szczyt mojego kalosza, Plocamium cartilagineum. Człowiek w Antarktyce pojawił się stosunkowo niedawno. No, dość powiedzieć, że właśnie Szetlandy Południowe i prawdopodobnie Wyspa Króla Jerzego jako pierwsze zostały odkryte w 1819 roku, a dopiero później, rok później, kontynent Antarktydy. Więc niedawno tutaj jesteśmy. Turyści są jeszcze krócej, ponieważ od mniej więcej połowy XX wieku. No ale w ostatnich latach to się stała bardzo modna destynacja turystyczna, jak to się mówi. Bardzo wielu turystów chce zobaczyć Antarktykę. Szczęśliwie te ogromne statki nie mogą przybijać do portów, ponieważ w Antarktyce w zasadzie portów nie ma w ogóle. No ale obecność ludzi, obecność wielkich statków ze śrubami, z hałasem z całą pewnością wpływają na życie w Antarktyce. To dzikie. Trzeba przyznać, że my, naukowcy, też niepokoimy zwierzęta, ale robimy to w bardzo konkretnym celu. Liczymy gniazda, tak jak tutaj widać koleżanka trzyma w ręku liczydełko i co roku społeczność międzynarodowa naukowa umówiła się, każdy ma swój fragment do policzenia, po to, żeby stwierdzić, czy właśnie nie dochodzi do sytuacji, kiedy spada liczebność pingwinów. Tak jak wtedy, kiedy mówiłam o przełowieniu kryla. I na podstawie tych danych, łączonych później, społeczność międzynarodowa ustala tak zwane kwoty połowowe, tak żeby właśnie nie wyławiać zbyt wiele takim połowem przemysłowym. Ale rzeczywiście trochę te zwierzęta niepokoimy. No ale człowiek wpływa na Antarktykę w skali globalnej, dlatego że te zmiany globalne, o których teraz przecież często słyszymy, w Antarktyce są bardzo dobrze widoczne. Zaczynamy od dziury ozonowej. Owszem, to natężenie promieniowania ultrafioletowego zwiększa się, ale dużo groźniejsze są zmiany klimatu. Bo z jednej strony mamy ocieplenie się klimatu. Proszę zobaczyć, w 63 lata na stacji Bellinghausena rosyjskiej ta temperatura powietrza średnio wzrosła o ponad stopień Celsjusza. To bardzo dużo. Z kolei ostatnio w rejonie Półwyspu Antarktycznego obserwuje się spadek temperatury powietrza, ochłodzenie, czyli obawiamy się, że te ekosystemy zaczynają się rozregulowywać. To ma bardzo poważny skutek, bo na przykład topnienie lodowców i cofanie się ich ma no, poważne skutki dla krajobrazu. Zobaczcie Państwo, na zdjęciu ta czerwona linia oznacza miejsce, gdzie kończył się lodowiec na przełomie roku 1978 i 79.
a zdjęcie pochodzi z roku 2006, więc widać, jak bardzo cofnął się lodowiec. Na tym zdjęciu widać Nunatak, to jest nazwa pochodząca z północy, oznacza skały wynurzające się z lodowców, takie wystające z lodowców. To jest Nunatak zwany, nazwany siodło. A to już moje zdjęcie, ta sama skała, siodło na początku 2015 roku. I widać tą wielką kałużę z właśnie wody stopniającego lodowca i w tym miejscu jeszcze w latach 80. XX wieku był lodowiec, była stała okrywa lodowa. Więc tu rzeczywiście bardzo dobrze na naszych oczach możemy dostrzec zmiany klimatyczne, skutki zmian klimatu. I wydaje się, że one naprawdę są w Antarktyce bardzo poważne. Antarktyka to ostatni naprawdę dziki zakątek. Raj. Dlaczego raj? Bo zwierzęta nie boją się ludzi, bo nie bardzo wiedzą, co znaczy człowiek, jak potrafi być groźny. My, ludzie, mający dużo większą samoświadomość przecież, powinniśmy wiedzieć, że stanowimy zagrożenie dla ekosystemów Antarktyki. I naszym zadaniem, zadaniem naukowców jest w miarę możliwości monitorowanie tych zagrożeń i w miarę możliwości zapobieganie im. To jest nasze zadanie, poznać pingwiny, poznać ich życie po to, żeby je chronić. Kilka dni temu mieliśmy święto związane z wiedzą o pingwinach. Dzisiejszy wykład trochę nawiązuje do tego święta, a w kwietniu będziemy obchodzić Światowy Dzień Pingwinów. To są święta, które mają zwrócić uwagę na problemy Antarktyki, właśnie problemy pingwinów. No, powiedzą Państwo, to jak my tu w Polsce możemy chronić pingwiny, skoro dzieli nas odległość 15 tysięcy kilometrów? Możemy. Dlatego, że te zmiany klimatu przecież nie są spowodowane w Antarktyce, nie są spowodowane czynnikiem na miejscu. Bo te zmiany klimatu są globalne i wynikają z naszej ludzkiej działalności prowadzonej na terenach zamieszkanych przez ludzi. Przez nas. U nas. My. Więc możemy chronić Antarktykę, możemy chronić pingwiny, decydując się na alternatywne źródła energii, ciepła, ocieplając budynki. Każda w porę zgaszona żarówka to jest ochrona Antarktyki, za którą serdecznie dziękuję ów pingwinek. A ja dołączam się do tych podziękowań i życzę Państwu jak najlepszej ochrony wspólnej, wspólnymi siłami Antarktyki. Dziękuję za uwagę. Pani doktor, bardzo dziękujemy za bardzo ciekawy wykład. Naprawdę z uwagą wysłuchałam tego wszystkiego. Czy ja mam pytanie do pana profesora Rostańskiego. Czy masz dostęp do pytań, które spłynęły na czat? Mam. Dobrze, ale czy ja mogłabym, no tak trochę po kumotersku, najpierw zadać pytanie ja, a potem oddać głos, bo ja oczywiście będę miała jeszcze w przyszłości okazję zapytać panią doktor o te ciekawe rzeczy. No nie powiem, ile pytań sobie wypisałam, ale tak, proszę powiedzieć, pani doktor, no bo była pani 2000, no już prawie 7 lat, prawda, od pobytu do teraz. I rzeczywiście to jest taki ogromny wpływ no, tego, co się dzieje w innych rejonach naszego globu na to, co widzimy w tej chwili tam w pobliżu stacji arktyckiego. Jak widać na zdjęciach, na mnie zrobiło to ogromne wrażenie, bo oczywiście nadal jeszcze są klimatolodzy, którzy dyskutują z tym, czy klimat się ociepla, czy nie, no ale wydaje mi się, że tu w Antarktyce te dowody, tam w Antarktyce te dowody no, są no, nie do obalenia w zasadzie. Widać, jak te lodowce się cofają. No to człowiek jednak
czuję takie przerażenie i troskę rzeczywiście o tą o cudowną, dla przyrodników cudowną krainę. Ja mam jeszcze mogę jedno pytanie, tak, panie tak, profesorze. Tak, to ja mam takie, bo zastanowiło mnie w tej chwili, w dobie, kiedy mamy drony, samoloty i tak dalej, to czy nie byłoby łatwiej liczyć tych gniazd z dronami, niż żeby naukowcy tam chodzili i niepokoili w takich ważnych momentach życiowych pingwiny? Owszem, już w tej chwili właśnie my, Polacy, byliśmy pionierami w zakresie wykorzystywania dronów, ale nie tylko dronów, ogólnie rzecz biorąc samolotów bezzałogowych. Są dwa problemy. Wiatr, niestety zdarzały się utraty drogiego bardzo sprzętu, ale również na przykład przy mnie były sprawdzane sytuacje, czy takie samoloty nie przeszkadzają ptakom. Trochę przeszkadzają, ale mniej. Ale dużym problemem jest dokładność obrazu, bo trzeba ją bardzo nisko lecieć, co powoduje rzeczywiście duże zagrożenie podmuchami wiatru, bardzo silnymi, niezapowiedzianymi. I w tej chwili ta metoda, właśnie myśmy równolegle były robione zdjęcia z dronów i liczone gniazda na przykład ze zdjęć, a równolegle myśmy prowadzili taką obserwację naziemną, żeby sprawdzić dokładność. Rozumiem. Żeby sprawdzić dokładność. Natomiast jak się liczy pisklęta, no to z dronu się nie da. To już poważny problem, żeby je policzyć. To ja w takim razie na razie dziękuję, żeby dopuścić innych do głosu. Adamie, czy możesz zadać jakieś pytanie? Tak. Już tutaj troszeczkę sobie pogrupowałem te pytania. Może pierwsze dotyczące organizacji życia na Antarktydzie czy w stacji arktowskiego. Pytanie, w jakim celu budynek stacji jest umieszczony nad ziemią? Po pierwsze, grunt jest mało stabilny. Po drugie, tak jak mówiłam, te wody ze spływając z topiącego się lodu i śniegu powodowałyby spore problemy. Nie można zbudować tam piwnicy. Co więcej, teraz będzie budowana, prawdopodobnie już w trakcie jest nowy budynek stacji. To również dlatego, że w tym miejscu akurat morze zabiera ląd i bardzo zbliżyło się do budynku, ale przede wszystkim no, podpiwniczony to on być nie może i również jest kwestia no, wiecznej zmarzliny. Mm-hmm. Dziękuję. Jeszcze pytanie dotyczące pingwinów, ale to może tak dwa w jednym. Po pierwsze, jak duże są poszczególne te pingwiny, te gatunki, o których mówiłaś i jak żyją pingwiny w trakcie nocy polarnej. Co się z nimi dzieje? Dobra. W trakcie zimy, rozumiem. Dobra. Jeśli chodzi o wysokość, tak jak mówiłam, no to jest, no w tej chwili dokładnych liczb oczywiście nie pamiętam. Jak pamiętam, to tak większość pingwinów sięgała mi tak do kolan troszkę wyżej, natomiast królewski jest rzeczywiście zasadniczo większy. Więc to jest te kilkadziesiąt, tam, no nie wiem, 20-30 centymetrów, tak mniej więcej, tak sobie to wyobrażam. Pytanie, nocą polarną ich nie ma na lądzie. One są wtedy na swoich łowiskach, które w przypadku akurat pingwinów białookich są stosunkowo daleko, bo Wyspa Króla Jerzego jest taką północną granicą występowania. Rozumiem, dziękuję bardzo. No i teraz jeszcze pytania dotyczące zmian klimatycznych. Pierwsze takie pytanie, czy byłaś tylko raz, czy byłaś kilka razy i możesz coś powiedzieć na temat zmian, jakie da się obserwować pod wpływem zmian klimatycznych na Antarktydzie? No niestety w Antarktyce byłam tylko raz i tylko przez pół roku. Nie zimowałam na przykład, bo to się nazywa zimowanie i zimownik to jest już prawdziwy uczestnik wyprawy. Ja to tam tylko letnikiem byłam i tylko naukowcem. Natomiast rzeczywiście są osoby, które wielokrotnie bywały, zwłaszcza kierownictwo, obsługa techniczna i z ich obserwacji również wynika ta ogólna zasada o cofaniu się lodowców. To się da zauważyć. Natomiast te temperatury, jak te różnice w temperaturze, jedyne co o czym nie wspominali ci stali bywalcy, prawdziwi polarnicy, to, że w tej chwili coraz częściej w Antarktyce, to też zaobserwowałam, pada deszcz.
To nie było częste zjawisko. No i oni też obserwowali właśnie cofanie się lodowców. Zmiany temperatury to są zbyt drobne zmiany, żeby je tak człowiek mógł wyczuć, tak jest cieplej. Tak. Dziękuję. I jeszcze pytania dotyczące bogatej szaty roślinnej Antarktyki. To znaczy tak, no dosyć ciekawe pytanie, czy rośliny, te dwa gatunki, które tam są, stanowią jakąś bazę pokarmową, czy też pożywienie jakichś stworzeń, organizmów? No i drugie pytanie, czy ta no, stosunkowo uboga szata roślinna, szczególnie jeżeli chodzi o rośliny kwiatowe, zmienia się ze względu na zmiany klimatu? Dobrze, więc tak. Oczywiście oprócz roślin kwiatowych są mszaki jeszcze, jest im tam mchy głównie, znaczy mchy, z mszaków to mchy, natomiast jeśli chodzi i te rośliny, ta produkcja pierwotna ekosystemów lądowych, czyli właśnie produkcja na skutek prowadzenia fotosyntezy jest bardzo niewielka. To mogą być tylko drobne organizmy, które odżywiają się właśnie jakimiś tam resztkami organicznymi, bo jeszcze tam jest spora, powiedzmy, grupa bezkręgowców, takich jak skoczogonki. Też są malutkie, też pojawiają się i one no, są też stałymi mieszkańcami lądowymi. Więc te ekosystemy są, tak jak mówiłam, napędzane z materią organiczną wyniesioną z morza przez pingwiny, przez fokowate, przez uchatki. Rozumiem. Dziękuję. Może teraz poproszę panią profesor Kurczyńską o pytanie. Zanim zadam pytanie, to chciałam się dowiedzieć, bo ja oczywiście śledzę również te pytania, które są nam przesyłane, ale wydaje mi się, że akurat ten zakres pytań, które do nas płyną, akurat wyczerpałeś. Mam rację? Tak, ale jeszcze dochodzą pytania. Rozumiem. To jeżeli możemy jeszcze, mamy czas, to ja znowu takie pytanie nasunęło mi się w trakcie słuchania pani prelekcji. Proszę powiedzieć, no wiadomo, transport tam trudny. Dostarczać pożywienie i różnego rodzaju niezbędne rzeczy też jest kłopotliwe. Rozumiem, że z lodówką problemu nie ma, bo zimno jest. Ale jednak proszę powiedzieć, jak wygląda dieta na tej stacji? Co tam się jada i czy zjadacie zdrowo na tej stacji? Z lodówką problemy bywają, ponieważ bywają? Temperatura plusowa, no, aha, to no tak, zapomniałam. Jedzenie się rozmraża, wystarczy trochę słońca, więc muszą być agregaty, które z kolei, prawda, dają prąd i mamy takie wielkie zamrażarki, takie rzeczywiście przemysłowe, jest ich kilka najczęściej. Całe pożywienie oczywiście trzeba przywieźć. Część płynie statkiem z Polski jeszcze, a część jest dokupowana, zwłaszcza świeże produkty są kupowane najczęściej w Ameryce Południowej, na przykład Mar del Plata, skąd wypływa statek płynący już na Wyspę Króla Jerzego. Czy jemy zdrowo? No dla mnie było tam stanowczo za mało zieleni, zwłaszcza później świeżych produktów. To jest ogromny problem. Istnieje taki zwyczaj, ponieważ no wiadomo, tych produktów świeżych nie może być zbyt wiele, bo się psują. Zwyczajnie się psują, więc po jakimś czasie się wyczerpują. Przetrzymywane jest na przykład marchew, bardzo dużo przetworów, jest cały magazynek. Jest taki niepisany, bardzo przyjemny obyczaj, że kiedy przyjeżdżają turyści, to Polska Stacja Antarktyczna przyjmuje ich herbatnikami, herbatą, opowieścią, możliwością przybicia pieczątki, a za to otrzymujemy w prezencie świeże warzywa i owoce. Rozumiem, rozumiem. Dziękuję bardzo. To pytanie, ja tylko się wtrącę, bo było aż chyba trzy pytania też dotyczące, co pani je na Antarktydzie? Co pani jadła podczas wyprawy, więc to jest dosyć interesujące.
Też rzeczywiście to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ Polska Stacja Antarktyczna słynie z bardzo dobrego jedzenia. Najczęściej jest tak, że jest zawodowy kucharz na statku, na stacji, który ma do dyspozycji konkretne zapasy i szykuje jedzenie. Polskie jedzenie jest bardzo cenione. Do tego stopnia, że jak przylatuje helikopterem poczta przywożona przez lotników chilijskich, to zawsze w porze obiadowej. No i razu pewnego przylecieli o 12. Ja mówię, no coś się chłopcy pospieszyli, może mają jakieś sprawy. Nie, nie, mieli dwa kursy, drugi był o 15. Świetnie. No ja mam jeszcze pytań tutaj parę. Pierwsze takie króciutkie, jak zachowują się pingwiny wobec człowieka? Niechętnie, to znaczy ja nie dotknęłam pingwina, ponieważ one sobie tego nie życzyły. Ja nie mam takiej potrzeby, żeby ingerować i straszyć tego pingwina. One są niechętne, one się odsuwają. To jakby, wiedzą Państwo, no duże, bez pióry, no tak pewnie dla nich nieładnie wyglądamy. Rozumiem. I teraz takie pytanie, nie wiem, no dosyć obszerne, ale może tylko parę słów na ten temat. Jak wygląda typowy dzień badacza i co jest najtrudniejsze w mieszkaniu na Antarktydzie? Taki typowy dzień, bo to jest tak, ja przez pierwsze parę miesięcy czekałam, aż stopnieje śnieg, bo jestem botanikiem i przez pierwszych tak do mniej więcej tak grudnia, właśnie stycznia, o, do stycznia czekałam, jak turyści pytali, co ja robię, jestem botanikiem, a co pani teraz robi, czekam. I pokazywałam zaspę za oknem. No szczęśliwie doczekałam się dnia, w którym te zaspy zaczęły topnieć i mogłam prowadzić swoje badania. Zajmowałam się inwazją bardzo niewielkiej trawy, pospolicie występującej w Polsce, to wiechlina roczna, ona porasta zadeptywane tereny, wydepczyska, ścieżki. Jest w Polsce w ogóle na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy, jest gatunkiem rodzimym i bardzo powszechnym. No i niestety została zawleczona prawdopodobnie z Polski na Polską Stację Antarktyczną w okolice budynków i zajmowałam się zbadaniem tej populacji inwazyjnej i pierwszymi próbami jej zlikwidowania, próbą wyjaśnienia, jak na przykład, ponieważ niestety bank nasion, tak to się nazywa, nasiona pozostające w glebie bardzo utrudniają zlikwidowanie tej populacji. Niby niewielka, bo to jest tam mniej więcej 1500 osobników, znaczy takich kęp, nie osobników, a jednak no, to jest pierwsza udana roślinna inwazja w Antarktyce. Więc naszym zadaniem naukowców jest zlikwidowanie organizmów inwazyjnych, bo one przekształcą cały ten ekosystem. Więc mój dzień zaczynał się od tego, że się jadło wspólnie śniadanko. Bardzo długo się potem zbierało różne rzeczy, które trzeba ze sobą zabrać. Zawsze człowiek coś zapomniał, parę razy latał, a to kalosze są podstawowym wyposażeniem, no bo ciągle właśnie latem to topnieje. Ocieplane kalosze, do tego sprzęt i właśnie wyruszało się w teren. Akurat w przypadku badań wichliny rocznej niedaleko, bo wokół stacji właśnie były te kępy, no ale również zajmowałam się innymi gatunkami i trzeba było się po nie wybrać dalej. Z wielką chęcią uczestniczyłam w tych badaniach dotyczących zwierząt, bo potrzebna była pomoc, a sama chciałam tego doświadczyć. Liczyłam pingwiny, liczyłam gniazda pingwinie i liczyłam pisklęta. Dziękuję. I jeszcze takie pytanie może się z tym wiążące. Co trzeba zrobić? Jakie wymagania spełnić, żeby dostać się na wyprawę? No właśnie, o to samo chciałam zapytać. Do stacji arktyckiego. No więc oczywiście, jeśli chodzi o naukowców, no to ważne jest to, żeby zdobyć grant tak zwany, czyli właśnie finansowanie na uczestnictwo w takiej wyprawie. No trzeba współpracować z operatorem stacji, w tej chwili to jest Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, a jeśli ktoś miałby ochotę na przykład pracować na stacji w tym
zestawie osób zajmujących się sprawami technicznymi, w tej obsłudze technicznej, no to oczywiście wymagana jest stosunkowo dobra sprawność. Trzeba znać się na reperowaniu różnych takich sprzętów, które teraz to już zazwyczaj od razu wyrzucamy, jak się popsują. Dość powiedzieć, że mamy wielki skarb, to znaczy to są PTS-y, to są takie amfibie, bardzo stare, ostatnie, które trzeba umieć naprawiać, bo to jest o tyle ważne, że przy przeładunku są bardzo potrzebne. Świetnie poruszają się po śniegu i świetnie też pływają. W związku z tym no, potrzebne są takie rzemieślnicze umiejętności reperowania tego sprzętu, radzenia sobie w sytuacji, no, kiedy, że tak powiem, do supermarketu jest stosunkowo daleko i trzeba sobie poradzić z każdą naprawą, dorobić część, umieć naprawić ten sprzęt, umieć na przykład, trzeba pilnować agregatów prądotwórczych, bo popsucie się agregatów to śmierć, bo jest zimno, prawda? Trzeba, ta obsługa rzeczywiście jest bardzo ważna. W tej chwili, tak jak mówię, budowana jest nowa stacja, więc też specjaliści są potrzebni. No, dziękuję, bo to ważne pytanie, chyba interesujące. Kilka tych pytań się powtarza. Ewo, czy masz pytanie? No ja chciałam, nawiązując do tego poprzedniego pytania, zapytać jeszcze, ile jest osób na stacji tak powiedzmy równocześnie? 100, 20 czy może 50? Odpowiedź brzmi, to zależy. To zależy przede wszystkim od sezonu, bo na przykład zimuje, kiedyś zimowało mniej więcej 20 nawet osób, teraz zimuje kilka, 6-7. Potrzebnych jest kilka osób, żeby w razie nawet choroby, a przecież takie się zdarzają, bo już COVID jest w Antarktyce, z tego co wiem, no to potrzebne jest co najmniej kilka osób, żeby utrzymać sprzęt działający, on musi działać. Natomiast latem to też zależy, ponieważ do naszej stacji przybywają liczni goście, zagraniczni naukowcy. Był taki moment, że rzeczywiście tych osób było naprawdę dużo i trzeba było wydawać obiad w dwuturach. Mamy tak zwane, to się nazywa letnie domki, to znaczy takie drewniane domki, które właśnie tylko mogą być użytkowane w sezonie letnim. No i właśnie potem karmimy wszystkich gości, także tych osób tak normalnie na co dzień latem jest kilkanaście do dwudziestu. No może teraz to się zmieniło, za moich, że tak powiem, czasów to było tyle, no i potrafiło być tych osób 30 parę. Ach, dziękuję, no to w sumie niewiele. I z tym się też wiąże takie pytanie techniczne, które tutaj do nas dotarło, powoli będziemy kończyć, ale jak rozwiązywany jest problem odpadów i ścieków produkowanych na stacji badawczej? W jaki sposób wytwarzana, czy skąd jest woda pitna i woda do celów sanitarnych? Takie podstępne pytanie, ale... No ono jest tak naprawdę bardzo ważne. Rzeczywiście kiedyś były z tym spore problemy. Na przykład rosyjska stacja ma wokół siebie potężne śmietnisko. Natomiast w tej chwili wszystkie śmieci stałe są na stacji zbierane w specjalne kontenery i wywożone do Polski. Natomiast resztki jedzenia, resztki organiczne, jest specjalny młynek zamontowany w zlewie i płyną do morza. I to nie jest takie groźne ze względu na to, na te, że tak powiem, ogromne ilości materii organicznej, guana, która spływa w sezonie lęgowym do morza. Więc te nasze pozostałości jedzenia nie są groźne. Ważne jest to, żeby nie były wyrzucane na ląd, żeby zwierzęta nie jadły tych resztek i nie truły się nimi. Więc dlatego jest to rzeczywiście specjalnie odtransportowywane i to jest w porządku. Natomiast jeszcze jakieś takie było pytanie. Skąd woda słodka i woda na potrzeby sanitarne? Dobrze. Polska Stacja Antarktyczna jest położona w bardzo dogodnym miejscu, gdzie jest źródło wody płynącej, słodkiej, ale ta woda ma pewną wadę, bo jest bardzo odmineralizowana, bo to jest
No H2O, woda stopniejącego lodowca, bardzo czysta, zbyt czysta, nie można jej pić tylko takiej, ponieważ no dochodzi wręcz do problemów z zębami, bo dochodzi do odwapnienia kości. W związku z tym zabiera się ogromne ilości też wody mineralnej, żeby uzupełnić minerały. Ta woda na użytek codzienny właśnie też jest brana z owych źródeł przy stacji. Jest taki zbiornik na wodę pitną, gdzie właśnie nawet podgrzewany od spodu, jakby doszło do zmrożenia, skąd bierze się tą wodę. Dziękuję. Znaczy, tutaj jeszcze na zakończenie może, bo jest takie nurtujące wiele osób pytanie, te wielkie statki, które pokazywałaś, pasażerskie, czy turyści wychodzą na ląd i czy to nie zagraża no, tej dosyć takiej delikatnemu ekosystemowi? Wielkie statki, tak jak mówiłam, nie mogą i nie wolno im zawijać na wyspy. Nawet nie wypływają tak ogromne statki, jak widzieliśmy. I tu naukowcy trzymają na wodzy operatorów turystycznych, bo wiadomo, że jeżeli jakaś stacja nie życzy sobie wizyt, to ich po prostu nie będzie. Więc jest taka stała współpraca na zasadzie takiego wzajemnego trochę szachowania się pomiędzy operatorami turystycznymi i operatorami stacji naukowych. Więc duże statki nie mogą zawijać, oni oglądają tylko z pokładu. Mniejsze statki, jeśli uzyskają zgodę, w Antarktyce jest taka ogólna zasada, że nie może być żadnych wojsk. Żadna stacja nie może być wojskowa, z czego naprawdę cywilna jest, całoroczna stacja jest tylko nasza. W pozostałych są również przynajmniej żołnierze, natomiast u nas tych żołnierzy nie ma. My przyjmujemy chętnie turystów, z tym, że właśnie z niewielkich statków po wcześniejszym uzgodnieniu zapraszamy ich do naszej jadalni, opowiadamy. Muszę powiedzieć, że ten stary wystrój stacji zawsze u wszystkich budził nostalgię, bo wszyscy się tak wzruszali, bo ta sala jadalna jest obita taką drewnianą boazerią i wszyscy mówią, że jak w domu, że tak miło, więc no było coś w tym takiego i to wszystko jest jeszcze udekorowane bardzo ciekawymi pamiątkami otrzymanymi na przykład z innych stacji. Więc turyści na przykład muszą mieć jednakowe ubrania i nowe ubrania. Operator turystyczny ma obowiązek zaopatrzyć każdego turystę w nowe ubranie wierzchnie i buty, żeby na tym ubraniu i na tych butach nie były przenoszone nasiona, jaja, jakiekolwiek inne, no biologowie wiedzą to, co to znaczy propagule, czyli każdy fragment organizmu, który służy do rozmnażania, żeby właśnie nie zawlekać obcych organizmów. Takie badania prowadzono dokładne, okazało się, że największym zagrożeniem są brudne kalosze, ale przede wszystkim welkro, czyli te tak zwane rzepy. Na nich bardzo dużo nasion potrafi się przenosić. Trochę organizmów też przynosi się na przykład z zapasami żywności, ale one nie są w stanie najczęściej wytrwać poza stacją. Więc taka jest sytuacja, turyści są jednakowo ubrani, mają bardzo określone, wyznaczone miejsca, gdzie mogą chodzić i robić zdjęcia. Nie wolno im wchodzić na pingwinisko oczywiście, to jest zabronione i tego operatorzy bardzo pilnują. Sami osobiście ustawiają chorągiewki i pilnują swoich turystów. Bardzo dziękujemy za to ciekawe przedstawienie tego odległego, bardzo odległego lądu. Dziękujemy pani prelegentce i państwu, którzy zadawaliście pytania. Może nie wszystkie udało się zadać, ale no, czas jest też ograniczony. Także proszę jeszcze o dwa słowa panią dyrektor i panią prezes na zakończenie naszego dzisiejszego dnia. Ja chciałam, proszę Państwa, jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować pani prezes, pani profesor Annie Mikule za zaproszenie do tego przedsięwzięcia.
i do tego całego cyklu wykładów, w którym w najbliższym czasie, przez kolejne miesiące będziemy się z Państwem spotykać. I zanim oddam głos Pani Prezes, która powie nam, jaki będzie kolejny wykład, to najpierw, proszę Państwa, pozwolę sobie już tak na koniec zadać jedno pytanie, które może wyda się Państwu dosyć zabawne, ale rozmawialiśmy o tym z Panią doktor habilitowaną Haliną Galerą, a wiem, że wśród naszych uczestników są też dzieci. Więc stąd mam pytanie, Pani Halino, ponieważ ja pingwiny widziałam w południowej Afryce, gdzie było ich bardzo dużo, ale myślę, że takie najsłynniejsze pingwiny to są te z Madagaskaru. Proszę mi powiedzieć, czy one tam są na tym Madagaskarze, czy ich nie ma? I czy te pingwiny, co Pani widziała, to właśnie przypłynęły stamtąd, czy może coś innego z tymi pingwinami? Na Madagaskarze pingwinów nie ma. Już wyjaśniam, skąd ta w ogóle nazwa tego serialu Pingwiny z Madagaskaru, bo ten serial jest oparty na wcześniejszej serii, która się nazywa Madagaskar, tej opowiadającej o lwie, żyrafie, hipopotamie i zebrze, które uciekają z nowojorskiego zoo. I później jakby taką kontynuacją były pingwiny z Madagaskaru. Na Madagaskarze pingwinów nie ma, ale owszem, w Afryce są. Właśnie na tym południowym krańcu są pingwiny przylądkowe. Także afrykańskie pingwiny, owszem, są. Ale na Madagaskarze ich nie ma. I tak samo jak nie widzą się białe niedźwiedzie z pingwinami, tak na Madagaskarze pingwinów nie ma. Pani Halino, ja chciałam Pani ze swojej strony jeszcze raz serdecznie podziękować. Naszych słuchaczy zachęcam do tego, żeby wyszukiwali w naszej ofercie kursów Pani Haliny Galery, a ja będę przykładała tutaj wielkich starań, żeby ich było jak najwięcej, żeby się na nowo pojawiły, bo wiem, że w ostatnim czasie była Pani bardzo zajęta, a poza tym no, nie ukrywam, że sytuacja epidemiologiczna nie służy Pani zajęciom, aczkolwiek mam nadzieję, że wypracujemy jakąś formułę, która spowoduje, że znowu będziemy się mogły spotykać częściej. Ze swojej strony jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Polskiemu Towarzystwu Botanicznemu za zaproszenie i za to, że będziemy mogli dalej spotykać się na kolejnych zajęciach. I powiem tylko jeszcze jedną rzecz. Przed wykładem nasza dzisiejsza prelegentka powiedziała, że miała raz sytuację stresową, bo jest to cudowny dydaktyk, który, proszę Państwa, potrafi wspaniale opowiadać, o czym Państwo już teraz się przekonali. I powiedziała, że ta sytuacja stresowa była wtedy, kiedy miała 300 osób na sali w Zamku Królewskim. Pani Halino, było dzisiaj z nami około 500 osób. Więc już może się Pani niczym nie stresować, bo teraz już nic nie spowoduje u Pani tremy. Mówimy to na koniec wykładu, że Pani się nie martwiła, a ja myślę, że do rana nasi słuchacze poprzesyłają link dzisiejszego spotkania i na pewno myślę, że ta liczba się przynajmniej podwoi. Pani Prezes? Proszę Państwa, bardzo dziękuję prelegentce, Pani doktor Halinie Galerze. Dziękuję Państwu za to, że możemy korzystać z uprzejmości i tak głośno mówić o problemach botanicznych, jakkolwiek ten pierwszy wykład otwierający rok botaniki, to na przekór wszystkiemu był bardziej dedykowany zwierzętom niż roślinom, to musimy sobie otwarcie powiedzieć. Natomiast mogę zapewnić, że kolejne wykłady będą obfitować w różnorodność roślinną i tutaj na Antarktydzie możemy powiedzieć, że jest ta różnorodność bardzo mała, bo to są właściwie dwa gatunki roślin kwiatowych, wiele porostów. Natomiast też możemy mówić o pewnym zagrożeniu, które niosą ze sobą ludzie przyjeżdżając z różnych zakątków świata właśnie na ten odległy teren bieguna. Natomiast w kolejnych wykładach będziemy mówić o większej różnorodności biologicznej i ona też jest zagrożona wyginięciem w przeróżny sposób. Proszę Państwa, zapraszam serdecznie za miesiąc na kolejny wykład. On też będzie troszeczkę inny, bo będzie mówić o alergenach w powietrzu i na talerzu. Myślę, że wszyscy będziemy mieli okazję zobaczyć, jak wygląda to, dzięki czemu kichamy, czy przez co kichamy, przez co płaczemy, co nam tak dokucza, ale również będziemy mogli poznać rośliny, które są źródłem pyłków, tych właśnie alergenów, zarodników grzybów i innych drobnych struktur, które świdrują
nas w nosie i przeszkadzają nam w codziennym życiu. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie, wszystkich słuchaczy. Myślę, że mieliście Państwo ogromną przyjemność. Ja się bawiłam naprawdę, naprawdę dobrze, chociaż już nieraz miałam okazję słuchać, słyszeć wiele informacji na temat właśnie pobytu w tych odległych zakątkach świata. Będziemy również mogli słuchać o Antarktyce. Także do następnego razu, 21 lutego. Bardzo serdecznie dziękuję moderatorom, bardzo serdecznie również dziękuję pani dyrektor. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy. Dziękujemy. Do zobaczenia za miesiąc. Do zobaczenia. Gratulujemy pani prelegentce. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.